Trochę się u mnie przysnęło. Tymczasem jesteśmy już w okolicach Glencoe. Za każdym razem, gdy tu jestem, wracają wspomnienia, a dokładniej moje pierwsze scramblingowe wejście na Stop the Ark. Droga, którą wybrałem wraz z moimi kompanami, nosiła adekwatną do swojego charakteru nazwę – Krzywy Grzbiet. Prowadziła nas ostrzem eksponowanej grani, nie skąpiąc nam emocji. W 5-stopniowej skali scramblingu plasowała się na 3 poziomie. Było to dla nas ogromne przeżycie, które na zawsze wryło się w naszą pamięć. Po takiej dawce wrażeń, gdzie życie człowieka zależy tylko od jego umiejętności, w psychice dokonuje się szereg zmian. Można bowiem znienawidzieć to uczucie namacalnej wręcz odpowiedzialności za swoje życie i już nigdy więcej nie podejmować takich wyzwań. Lecz można również to pokochać. Pokochać wolność, która towarzyszy w górach. Wolność absolutna, bo w ścianie liczy się tylko tu i teraz. Dlatego znów jestem w drodze. Tym razem spróbuję stawić czoła najwyższej górze Szkocji. Ben Nevis. Za swój cel obrałem Tower Ridge. Najtrudniejsza droga scramblingowa w północnej ścianie. 5 stopień scramblingu, najwyższy. Na trudność tej drogi ogromny wpływ ma ostatnia przeszkoda, nazywana tutaj Tower Gap. Okej. No to jesteśmy. Zbliżamy się do Tower Gap. Grant się tutaj zwęża. No nieźle. Może metr szerokości jest tutaj? Ale da się zrobić. Choć nie wygląda zbyt bezpiecznie. Okej. Gwóźdź programu. No nieźle. Pamiętam, jak to wyglądało w przewodnikach. 3-metrowy wyrąb w grani. Trzeba zejść, a następnie wspiąć się z powrotem, gdzie po bokach ogromne pionowe ściany. Nie od dziś wiadomo, że schodzenie jest trudniejsze niż wchodzenie. Okej. Czytałem, że to jakieś 500 metrów. Może 600 nawet. Wszystko musi pójść dobrze. Rozsądek jest tutaj najważniejszy. Nie, nie. Ta noga tutaj, nie. Zbyt niepewne.
Może z drugiej strony. Dobra. Spróbujmy z drugiej strony. O, moje serce. Zaraz mi wyskoczy z piersi. Okej. Mam wrażenie, że wygląda lepiej. Na pewno jest lepszy chwyt dla rąk. Chyba nie ma się co zastanawiać. Im dłużej myślę, tym gorzej. Okej. Okej. Stopa oparta. Najtrudniejsze chyba za mną. Powoli. Bez głupich błędów. Spokojnie. Jestem na dnie. Jestem na dnie Tower Gap. Teraz już powinno być z górki. Co prawda pod górę. Ale to jest łatwiejsze. Bez problemu. Zostało może 50 metrów. Nie powinno być kłopotu.